późnojesienny, w zasadzie wczesno-zimowy dzień. Zasnute chmurami ciężkie, szare, ołowiane niebo. Zamknięte niebo. Niebo zamknięte dla człowieka zostało wtedy, kiedy Adam i Ewa musieli opuścić piękny ogród Eden i pójść w świat, który stał się dla nich nieprzyjaznym miejscem. W 63 i 64 rozdziale prorok Izajasz pisze o ludzkiej niemożności zmiany sytuacji, w której człowiek się znalazł. Prorok czasu niewoli pisze o tym, że Izraelici nie są w stanie zmienić swojej sytuacji. Panie Boże, rozpocznij swoją ingerencję, rozpocznij swoje działanie w tym świecie. Dlaczego pozwalasz na to, że jesteśmy pohańbiani, że pohańbianymi są miejsca, Twoje święte miejsca, świątynia w Jerozolimie, święte miasto? Panie Boże, nie jesteśmy w stanie, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, aby przed Tobą zatrzęsły się góry, pisze Izajasz, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Te słowa proroka Izajasza zostały wysłuchane przez Pana Boga wtedy, kiedy niebo otwarło się nad Betlejem i chóry aniołów zaczęły śpiewać i tańczyć, witając przyjście na świat Chrystusa. Niebo otwarło się, kiedy Jezus wyszedł z wody Jordanu, ochrzczony przez Jana Chrzciciela i można było usłyszeć wtedy głos: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Niebo otwiera się dla nas. Niebo jest dla nas otwarte, bo przyszedł na świat Jezus Chrystus. Ono już nigdy nie będzie zamknięte. Chociaż wydaje nam się, że niebo nad naszymi głowami spowite jest przez ołowiane, ciężkie, ciemne, nie do przebicia chmury. Tam powyżej świeci słońce. Nawet jeśli mamy teraz iść przez życie przytłoczeni, musimy pamiętać, że niebo jest otwarte, że w tym świecie działa Bóg, gdyż czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. To jest słowo Izajasza o wielkiej nadziei. Nasza beznadzieja, nasza bezradność, nasza niemożność zmiany naszego położenia, naszej sytuacji spotyka się z wszechmocą Pana Boga. Nasza bezradność niech będzie zastąpiona przez nadzieję, wiarę i ufność w to, że Pan Bóg wprawdzie w dziwny sposób, czasem dla nas niezrozumiały, tam nad ołowiem nieba, które rozpościera się nad nami, rozpościera nad nami inne niebo, gdzie świeci Chrystus, gdzie świeci życie i gdzie jest dla nas przyszłość. Błogosławionego czasu Adwentu.